Siemaneczko moi drodzy, witam was kochani serdecznie, ja jestem Yuken, a przed wami 58 odcinek z serii levelowania nowego konta w Fishing Planet. W dzisiejszym odcinku obiecałem wam pokazać drugą część, jakby drugą metodę, drugi sposób na szybkie wbijanie expa oraz kasy, więc już płyniemy na ten spot, bo na ten spot trzeba dopłynąć, a muszę wam pokazać jak dopłynąć, bo oprócz tego, że pokażę wam markery, to niestety muszę wam pokazać jak tam dopłynąć, bo nie jest to aż wcale takie oczywiste, aż takie proste, jakby mogło się wydawać. Także płyniemy moi drodzy z pomostu w lewo. Jak przystało na amazoński labirynt, jest to faktycznie labirynt i ta trasa, minus tego spota jest taki, bo to oczywiście będzie dotyczyło, ta metoda będzie dotyczyła jednego konkretnego spota. Minus tego spota jest taki, że dosyć ciężko jest na niego dopłynąć. Oczywiście, jeśli już znacie trasę, no to już płyniecie intuicyjnie, ale dlatego wam pokazuję, abyście mieli punkt orientacyjny. Płyniecie sobie cały czas i zobaczcie, to tutaj nie jest połączone, więc jeżeli jesteście na poprzednim spocie, to niestety musicie naokoło przepłynąć, to nie ma przepłynięcia i to jest taki wąski przesmyk i musicie nim się przedostać. Także a propos tego, to, co też mówiłem w poprzednim odcinku, że jeżeli moglibyście łączyć te dwie metody, to w tym przypadku powiem wam obiektywnie, możecie, ale będzie to uciążliwe. W sensie pierwszą metodę wam pokazałem z rekinami w poprzednim odcinku, dziś wam pokażę, to już nie jest tajemnicą, metodę na arapajmy. Natomiast jak sami widzicie, no przepłynięcie z tamtego spota czy z samego pomosta na ten spot, który płyniemy, jest dość czasochłonne. To jest jedyny minus tej metody, ale z tym nic nie zrobimy, ponieważ nie możecie tam się, moi drodzy, zrespić. Musicie tam dopłynąć. To jest taka magiczna miejscówka. Nazywam ją na skałce. Zresztą na poprzednim koncie, jeszcze jakiś rok temu z Krychu, pozdrawiam ciebie Krychu serdecznie, jeśli to oglądasz, z Krychu robiliśmy sobie niezłą imprezkę na skałce, wszyscy tam mieli niezły ubaw. Jak widzicie, ja do tego Fishing Planet też podchodzę z dystansem, z uśmiechem i lubię, żeby ludzie się mogli też trochę pouśmiechać na łowisku. No, o to chodzi, w końcu jesteśmy na rybach po to, żeby się relaksować, a nie żeby się, nie wiem, jak niektórzy kłócić, wyzywać, po co to potrzebne, komu i do czego. Dobra, tu musicie w prawo skręcić. Oczywiście, tak jak mówię, marker wam pokażę, ale mniej więcej specjalnie pokażę wam, jak tam dopłynąć. Bo jak widzicie, no nie jest to takie hop-siup, nie? I teraz tak, metoda będzie składała się z dwóch sposobów. Oczywiście łowimy w nocy. Ja teraz mam akurat szczyt, więc już też się rozłożę za dnia, żeby jeszcze wam za jasności pokazać. Natomiast pierwszy sposób, no to ten nudny, i to od razu wam mówię, moi drodzy, sposób jest według mnie nudny, czyli z motorówki, bo te brania są bardzo, bardzo raz na jakiś czas. No ale jak traficie unikatową arapajmę po 170 kg, to nie jest tak łatwo ją wyciągnąć, natomiast pokażę wam drugi sposób, moi drodzy, również. Widzicie, tu też kolega jest i też z motorówki łowi, także pozdrawiamy kolegów z łowiska. Oczywiście kotwica nie jest, moi drodzy, opuszczona, jest podniesiona, nie wolno kotwicy, moi drodzy, podnosić. I teraz tak, dobra, wędkę mamy ok, bo już zgłupiałem. I są dwa sposoby, łowicie albo na duże minogi, albo na żywce Shiner. I co jest ciekawe, z tego co zauważyłem, to te żywce lepiej oddają, tak? Żywce lepiej oddają, no wiadomo, są tańsze, chociaż w przypadku unikatowej arapajmy to wiecie, kasa jest taka, że... Także metoda pierwsza z motorówki, druga metoda, zaraz wam oczywiście pokażę, drugi sposób tej metody, to łowienie z brzegu, co pewnie też zrobię. Zrobię to, moi drodzy, dla widza i się poświęcę z wędkami, które mam, tymi na poziomie 69, no to są wędki, słuchajcie, gdzieś do 33 kg, także też wyjęcie takiej arapajmy może być trochę... no czasochłonne i bez sensu, ale zrobimy to, bo może ktoś z was ma mocniejsze już wędki i ta metoda na pewno jest o wiele ciekawsza z brzegu niż z tej motorówki, bo tak jak widzicie, rozłożyliśmy się, mamy szczyt brań i to nie jest też tak, że będzie nam od razu skubało, że będzie coś się działo. Zasada tej metody jest bardzo prosta. Łowimy w nocy, no mówię, ja tutaj teraz akurat, że dopłynąłem i mam szczyt
no to chcę ten szczyt wykorzystać, też przy okazji wam przetestować, czy te Arapaimy tak super oddają w nocy, a wiem, że oddają super w nocy, czy jak się kończy ten dzień, jest szczyt, to również jest gites. No i moi drodzy, zasada będzie prosta. Tutaj, jeżeli złowicie unikata, chociażby jednego, to przez noc, nawet jakbyście czas przesuwali, już wam unikat raczej nie siądzie. No możliwe, że jeżeli jest początek nocy i koniec nocy, no jest jakaś szansa, że może, ale raczej tak mi się nie zdarzyło. No chyba, że coś po aktualizacji się zmieniło. Możecie przetestować, dać znać w komentarzach. Też nie chciałbym głupot opowiadać. Natomiast zasada jest prosta. Wszystko, co możecie złowić, to ładujecie do siatki. Czyli każdą młodą arapaimę, każdą zwykłą arapaimę. Tu możecie również medalową arapaimę trafić i również unikata. Zazwyczaj było to tak, jak łowiłem oczywiście z brzegu. Tylko mówię to, co było rok temu na poprzednim koncie, więc teraz chcę to też zweryfikować, żeby wam głupot nie opowiadać. Chcę sprawdzić, czy ta metoda nadal działa. To było coś takiego, że siadały gdzieś dwie, trzy czasem młode, jedna zwykła, czy dwie zwykłe. Siadał medal i później siadał unikat. Także ta siatka no niekoniecznie musiała być zapełniona, bo nie musiała być zapełniona, ale uwierzcie mi, wtedy przesuwałem na następną nockę, tym bardziej, że przesuwanie w nocy jest darmowe. No, na szczęście po aktualizacji to się nie zmieniło, nadal jest darmowe. Także przesuwam wtedy na następną nockę. Zaraz wam pokażę te wykresy brań, bo to jest dosyć istotne. Różnie to wygląda na różnych wykresach brań. No i co? No i pokażę wam pewnie wynik lub jak coś fajnego złowię. Natomiast minusem na pewno tego jest to, i to też od razu wam powiem, tej całej metody i dlatego troszkę boję się ją stosować z brzegu, ponieważ kupiłem mocną wędkę na spławik, no najmocniejszą, jaką praktycznie mogę, nie? Ona ma tam chyba 32 kilo wytrzymałości. No i no ewidentnie jest tak, że jak tutaj mi siadła jakaś naprawdę duża unikatowa arapaima, raz mi siadła naprawdę pewnie jakiś olbrzym mi siadł, to znowu był ten komunikat, że ta wędka jest zbyt słaba. A robiłem to z motorówki. W sumie też no teoretycznie nie ma się co dziwić, no bo jeżeli mogła mi siąść koło 200 kilo arapaima, więc tak mogło być. Innym razem złowiłem arapaimę, którą no nie byłem w stanie włożyć do siatki, bo miała chyba 179 kilo. Maksymalna ryba na tym levelu, na którym jestem, no to jest to 170 kilo. Także wiem, że na pewno na levelu 70, mimo że ta kasa mi jakoś przybywa i jakby nie boję się, że mi na wędki i tak starczy na Kongo. Także jedno, co jestem pewien, to na pewno będę, moi drodzy, mówiąc, czekajcie, sobie troszkę cofniemy, bo tam jakieś pizderytka biorą. Jedno, co na pewno będę robić, to już mogę wam powiedzieć, że kupię tą siatkę. Kupię tą siatkę, chociaż ona nie jest wiele mocniejsza, ale tu chodzi o ciężar pojedynczej ryby, nie? Tam jest chyba 620 kilo ta siatka. Kupię ją tylko i wyłącznie dlatego, żeby te 200 kilo ryby można do siatki włożyć, żeby mógł też zrobić misję z potworem, a będzie ta misja, będą jeszcze dwa odcinki spokojnie odnośnie potwora. Także to też możecie na to liczyć. No jak widzicie, jest to metoda nudna, tak? Jest to metoda nudna, bo tu się nic tak naprawdę nie dzieje specjalnego. O, koledze coś tu fajnego chyba bierze, bo to raczej nie u mnie. Przerzucimy sobie, dlatego tutaj trzeba będzie przerzucać co jakiś czas i tu nie macie, no nie macie z tym jakby, no nic z tym nie zrobicie, tak? Nic z tym nie zrobicie, to na to wpływu nie macie. Tym bardziej, że słuchajcie, mamy wykres brań dosyć spory, ale z tego może wniosek, że arapaimy faktycznie lepiej siadają w nocy, bo moja metoda na arapaimy to była właśnie metoda nocna. Tak jak rekiny spokojnie siadają za dnia, tak alternatywna metoda z arapaimami, one biorą w nocy, także ja tu myślę, że nie będziemy czasu marnować, bo chcę ten odcinek w miarę sprawnie też zrobić. Chciałbym dla widza chociaż, bo taka metoda zawsze była, że dla widza chociaż jakaś tam rybka się trafiła, to no i właśnie, i w tym momencie najlepszy szczyt macie tutaj te 2 godziny. Ja ten czas sobie już przewijam na wieczór i będę w stanie wam pokazać. Czyli tak jak mówiłem, powtórzę to, bo ważne rzeczy staram się powtarzać, żebyście zapamiętali. Łowicie wszystko jak leci. Młoda arapaima, zwykła arapaima, siądzie medal, super, ale jeśli siądzie wam unikat, to już nie macie co tutaj łowić, bo te brania będą bardzo, bardzo
słabe, bardzo rzadkie. No mogę taki test zrobić, oczywiście wyciągnąć unikata, zatrzymać nagranie, posiedzieć tam jeszcze z godzinę czasu realnego dla widza pod odcinek i wznowić nagranie, żeby wam pokazać, ile dobiłem. Natomiast wydaje mi się, jakby powiem wam, o co mi chodzi. Taka unikatowa Arapaima, i to wam zresztą pokażę, zademonstruję, daje tyle kasy i tyle expa, tu głównie nam chodzi o exp, że ona robi robotę. Nawet jeśli w siatce mielibyście mieć tylko, nie wiem, tego unikata, tylko medala i tylko dwie zwykłe, przesunięcie doby na kolejną nockę to jest tylko 1500, moi drodzy, więc to nie są jakieś wielkie koszta, tak? Jesteście nadal, bo przesuwacie więc czas, jesteście nadal na tym miejscu. Zresztą proponuję wam taką zasadę, że chyba będzie branie. Coś czuję branie, bo czuję, tak jest, wiedziałem. Okej. Okay. Widzicie, od razu, to od razu są brania w nocy, także arapajmy musimy łowić w nocy, to też tak. Znaczy nie mówię, że nie weźmie wam w dzień, ale generalnie no chodzi o czas, nie? Bo jeżeli mówimy o szybkiej kasie, szybkim exp, tak się odcinek zatytułował. I zobaczcie, ja wyłączyłem, kochani, ten podbierak, to już wiem, że będzie młoda, ale nieistotne. I też zobaczcie, ona przez jakiś czas wisi, nie? Młoda arapajma, no 1000 doświadczenia, no to nie jest coś, czym byśmy mogli się jakoś jarać. Ale nie o to nam chodziło, tak? I teraz oczywiście metoda łowienia ich z tej skałki, podpływacie sobie, słuchajcie, tam z drugiej strony, rozstawiacie się tu na skałce i tutaj rzucacie gdzieś tam w te markery, może od razu wam markery pokażę. Chyba jest tu jedna arapaima, którą wczoraj trafiłem. Teraz tak się zacząłem zastanawiać, czemu mam 155 kg ryby w siatce, ja chyba jeszcze przed tym, na tej sesji, widzicie, 166, to nawet nie wiem czemu południe, ale... Ale padł mi unikat. Tutaj jest noc, 158. Na duże mi nogi. Ta jest na żywce Shiner, 179. To nie wiem, czy nie było wczoraj przypadkiem. Właśnie. Wczoraj był czwarty? Nie, no dwa dni temu. To może dwa dni. No dobra, ten czas tak szybko leci to. I tutaj duże mi nogi. Słuchajcie, mi się czasem dni mylą, bo wiecie, dużo się dzieje. Czasem po kilka odcinków dziennie nagrywam, także... Nie łapcie mnie za słowa, zresztą jakie to ma znaczenie, czy wczoraj, czy przedwczoraj złowiłem. Ale tak, tak, jak najbardziej robiłem testy, przyznaję się, bo wiecie, jakby staram się teraz te odcinki wam dawać jak najszybsze, jak najbardziej dynamiczne, a nie robić czegoś po omacku. Między innymi po to sobie markery przeniosłem z poprzedniego konta, żeby wam fajnie tego spota tutaj pokazać. Zrobię takie coś dla widza, że się rozłożę na brzegu. Podoba mi się miejscówka na brzegu, ale... Nadal uważam, że na tym sprzęcie, który mam, to jest bardzo, bardzo ryzykowne. Ale spróbujemy, moi drodzy. Spróbujemy, raz się żyje. Najwyżej będzie trzeba. Jak będzie jakby nie do wyciągnięcia ta arapaima, no to wiecie, no jedyne ryzyko to takie, że przecinamy przypon i tyle, tak? Jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby żyłkę przecinać. Może raz się zdarzyło w mojej historii. Na pewno na tym koncie takiej sytuacji nie miałem. I nawet jak wam nagrywałem tam odcinek chyba z Makumaku odnośnie tych jar, które wtedy łowiłem, złapała mi się też arapaima na wędkę i słabą 12-kilogramową wędkę, słuchajcie, mi się złowiła arapaima młoda 30-kilogramowa i też ją holowałem przez 15 minut, także nie jestem taką osobą, która by się tak szybko, moi drodzy, poddawała. Ale tak jak widzicie, no w przypadku metody... tej łódkowej, motorówkowej, no to tu musicie się uzbroić w cierpliwość. I chociażbym chciał wam powiedzieć, że to jest super metoda, to jest ona nudna. Znaczy jest super, jeśli chodzi o exp, ale polecam robić coś w tym momencie innego na innym monitorze, na przykład jak to wielu z was robi, bo często piszecie, oglądacie na drugim monitorze moje odcinki, także dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Jak oglądacie, to możecie też łapkę w górę zostawić, w ogóle zostawić suba na kanale, bo tylko 80% osób oglądających, znaczy aż 80% osób oglądających moje filmiki nie subskrybuje kanału, tylko 20% osób zostawiło suba, które oglądają poradniki z Fishing Planet. Także będzie bardzo mi miło, jak zostawicie tego suba, aby być na bieżąco. Na pewno będzie też jeszcze wiele odcinków kontynuujących tą serię, bo tu nie oszukujmy się, ta seria zlewelowania konta dobiega powoli
końca już też nie będę w stanie codziennie wrzucać odcinków, no bo nie oszukujmy się. Znaczy na razie mam w planach parę odcinków tutaj z amazońskiego, bo chociażby jest łapanie potwora i przygotowania na potwora, ale też nie oszukujmy się, że ja w jeden dzień nie wbiję, wiecie, levelu, żeby pójść na Kongo, bo to już jest też niewykonalne na tym levelu i to jest pierwszy moment, w którym to się troszeczkę zaczyna dłużyć i wiem o tym, bo pamiętam z poprzedniego konta. Ale też ta metoda, którą właśnie wam pokazuję, sprawia, że ten exp naprawdę fajnie wchodzi i ten pasek postępu się, jeśli chodzi o exp, się trochę, wiecie, przesuwa i tam już macie taką motywację, ile wam brakuje, ile tych arapaim musicie złowić. Ja sobie to nawet przeliczałem kiedyś, ile tego expa do następnego levelu potrzebuję. Pamiętam chyba do 75 sobie przeliczałem, od 73. I tak sobie przeliczałem, ile tych unikatów muszę złowić. Tam nie wychodziło wcale jakoś tragicznie, bo te unikaty naprawdę fajny exp dają. Także ja tutaj zrobię chwilę pauzy, no bo nie będę wam pokazywał, jak zwyklaka wyciągam. Po prostu pokażę wam, jak wyciągnę unikata bądź medala, ile to daje expa, jak to oddaje. Coś tam się dzieje chyba. Ile daje unikat expa, ile daje kasy i przede wszystkim, jak łatwo jest takiego unikata wyciągnąć z motorówki, przy czym też nie nastawiajcie się, że od razu go wyciągniecie do motorówki, bo to na szczęście zostało naprawione i to mnie cieszy, bo trudno, żebyście arapajmę 160 kilo od razu wciągali, wiecie, do motorówki, nie? O, to zwyklaczek jakiś nam wyszedł. I zobaczcie, też chwilę musicie przytrzymać, jak macie wyłączony, bo nie wiem, czy wiecie, ale podbierak możecie wyłączyć, tak? Także jak macie wyłączony, to i tak chwilę wam tutaj przytrzyma i nie ma wciągania. Mimo, że macie go na 2 metry, dopiero po pewnym czasie, nie? No, też młoda i też 1000 nawet mniej od poprzedniej, ale to nie szkodzi. Jak widzicie, ja do siaty ładuję wszystko, jak leci. Wszystko, moi drodzy, jak leci do siatki, wrzucam. No, zobaczmy, co ja mam w tej siatce, bo ja coś pewnie jeszcze łowiłem za dnia. A, 2 rekiny, dobra, bo jeszcze nagrywałem do was odcinek z rekinami, okej. Widzicie, to jest właśnie dowód, że czasami nagrywam. Nagrywam po kilka odcinków dziennie. No, także tutaj sobie połowię, jak padnie jakiś duży unikat, to wam pokażę, ile on daje expa. A później jeszcze się przeniosę na chwilkę na tą skałę. Zrobimy w ogóle taki test, czy jak wpadnie unikat, to są dalej brania. Ale tak jak mówię, ja tą metodę sprawdzałem i już mogę wam bez testowania tego powiedzieć, ale dowód wam pokażę. Bez testowania tego mogę wam powiedzieć, że jak siądzie wam tu unikat, arapajma, przesuwajcie na następną nockę, na następny szczyt. Jeszcze zaraz wam te szczyty bym musiał pokazać, bo one są dwa rodzaje tych szczytów, moi drodzy. Zapomniałem wam to pokazać. Ja to zazwyczaj robię tak. Jeżeli no tu jest taka nocka, no to wiadomo, ustawiam czas na 21, łowię do 20, tam trzeciej z małym hakiem, zależy jak biorą, nie? Czasem 23:30 też jest gites. A jeśli na przykład mamy taką nockę, jak tutaj następny dzień, to ja od razu, słuchajcie, ustawiam na 23 czas. Ale może was to zdziwić, lepiej ustawić na 24, czyli równo na północ. Bo chyba 23:30 nie możecie. Z tego co pamiętam, to o 24 od razu siadały. Od razu unikaty potrafiły siadać o 24 na tym szczycie. Także tutaj przypuszczam, że zrobi się 22 i też pewnie od razu nam unikat siądzie. Tu macie powtórkę z rozrywki i to są tylko dwa rodzaje wykresów. Nie, tu jest trzeci jeszcze inny. No to tutaj to tam też łowiłem od tam do tej, powiedzmy, 23 z małym hakiem. To musicie jakby sprawdzić, jak wam biorą. No, nie ma jakiejś konkretnej zasady, ale chciałem wam tylko pokazać, jak jest tutaj ta druga nocka, no to po prostu na 24 na północ ustawiałem, czy tam 23. I tak sobie tutaj łowiłem na tym szczycie, a tutaj na tym. Także to jeśli chodzi o szczyty. Tych brań, ja tutaj sobie połowię i za chwilkę się będziemy, moi drodzy, widzieli. Mamy branie, ale to będzie prawdopodobnie zwykła, a może medal. W każdym razie nawet, oj, nawet może to być unikatowa. I ja chcę wam wytłumaczyć też, dlaczego, moi drodzy, że tak doradzam wam z tym szczytem, tak? Żebyście jednak łowili wtedy, kiedy wsiada unikat. Dlatego, moi drodzy, że sami widzieliście, że ta zwykła arapaima, no ona jest nic nie warta, no ona ma 1000 expa, tak? Także ja nie mówię, że oczywiście jak już ją złowiliście, no to wkładacie do siatki, tak? Natomiast unikatowa, no nie jest na szczęście zbyt duża, to znaczy do siatki ją włożę, ale zobaczcie, prawie 40 koła kasy, 22 tysiące doświadczenia. Także dlatego, moi drodzy, właśnie wam mówię, że kolega stoi, to może tak się ustawimy. Dlatego wam mówię, 22 tysiące, moi drodzy, doświadczenia. Także
Dlatego wam mówię, że się po prostu opłaca. Piszemy kolegom. Słuchajcie, dlatego mówię, że się opłaca, bo sami widzicie, 40 koła prawie kasy, tak? Także nawet jak ja bym teraz już nie chciał się szczypać, zobaczcie, ktoś z was powie, no gościu, co tu gadasz? Mówisz złowić unikata i przesuwać czas. No ale słuchajcie, mam na to bardzo ważny argument. Jestem świadom tych słów, które teraz wam wypowiadam i podam wam na to argument. Sprawa wygląda, moi drodzy, tak. Jeśli, zobaczcie, jeszcze raz, 22 tysiące expa zgarnąłem na tej Arapaimie i 40 koła kasy, tak? No zaokrąglając, tak? No i teraz zobaczcie. Załóżmy teraz, bym sobie łowił dalej. Co robię? Bo dla widza pokazuję. Ja wiem, że nie wyciągnę już w tej chwili unikata. Mogę wyciągać młode. Czy warto tutaj łowić i wyciągać młode Arapaimy, które już tam nie wiem, ile ci kasy dają, czy 3, czy tylko 4 tysiące, już mniejsza z tą kasą, ale które dają ledwo 1000 expa. Zobaczcie, za unikata mamy 22 koła expa, czyli musielibyście złowić 22 małe Arapaimy, żeby to trybiło na równo. Rozumiecie? Więc według mnie w takiej sytuacji, co ja właśnie teraz zrobię, tylko się ustawię wcześniej, także zobaczcie, moi drodzy, ja teraz już te ułowienia wiem, że nie ma sensu, bo pewnie nam nawet medal nie siądzie. Tylko się troszeczkę, słuchajcie, przestawię, żeby to kolegom nie przeszkadzać. No nie będę wam podsumowania siatki, myślę, że pokazy... A nie, no zobaczycie siłą rzeczy podsumowanie siatki. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, na koniec odcinka siłą rzeczy zobaczycie podsumowanie siatki, bo przecież przesuwam czas na następną nockę, tylko tutaj no nie mamy za dużego wyboru, więc robię przesuń czas. Na szczęście, zobaczcie, 1500 tylko jest kasy za przesunięcie czasu, czyli to się opłaca. No zobaczcie, moi drodzy, 30 koła expa, gdzie ja nie miałem siatki pełnej, tak? Więc no za tam parę ryb dosłownie mam te 30 koła. Już o kasie to nie mówię, bo jakby ja już tej kasy nawet nie liczę. I teraz ja sobie ustawiam, słuchajcie, tak jak wam mówiłem, na równo 0-0, bo wiem, że od razu przy północy mi medal, czy to medal, czy unikat siadał. I zobaczcie, łowię na żywce Shiner, wcale nie mam duże mi nogi założone i wcale jakoś to nie wpływa na brania. I w tym momencie zaczynam zabawę od nowa i teraz nawet jak będę kończył nagranie, będę wychodził z Fishing Planet, to po prostu wyjdę z gry, nie z łowiska, nie? I w tym momencie zobaczcie, tylko przesuwamy czas, co nas kosztuje, no tam 1500, ale i tak ile jesteśmy do przodu. Więc założenie jest takie, dopóki wam nie siądzie unikat, ładujecie do siaty i zwykłe, i młode, i medalowe. Fajnie jest, jak wam siądzie medal i unikat. To jest w ogóle petarda, jak jeszcze jeden zwyklaczek siądzie, to też jest super. No ale jak już siądzie unikat, to już siedzieć nie ma co. Według mnie to jest po prostu strata czasu i chyba wam to jako tako, moi drodzy, udowodniłem. Także ja nie będę tutaj, wiecie, wam kolejnej nocki pokazywał, chyba że zrobimy tak, że zatrzymam nagranie, pożegnam się z wami. Będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, czy udostępnicie te filmiki swoim znajomym. To zawsze mnie motywuje do nagrywania kolejnych filmików. Swoją drogą dziękuję tym wszystkim, którzy komentują moje filmiki, czy komentują na łowisku. Pozdrawiam was, moi drodzy, serdecznie. Ja zatrzymam nagranie, ale już się z wami żegnam, ale na sam koniec dla widza, jak wejdzie jakiś fajny unikat, to zobaczycie w ramach przebitki. Także ja się z wami żegnam, a kto chce, niech zostanie do końca i zobaczy, co tu wielkiego zaraz się trafi. Trzymajcie się, cześć! Moi drodzy, łowienie na koniec. Pewnie będzie to maluszek, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Widzicie, że zszedłem z motorówki, bo było to dla mnie zbyt nudne, zbyt denne, zbyt monotonne. No i mam za swoje. Na wędkach 32-kilogramowych, jak będę holował jakąś Arapaimę medala czy unikata, to naprawdę będę miał za swoje, ale to jest zabawa, moi drodzy, to jest tylko gra. Myślę, że to już jest moment, w którym te emocje są potrzebne. Natomiast powiem wam tak, zobaczcie, będzie na pewno młoda, a nie zwykła, okej, zwykła. Zwykła, nie młoda. Natomiast, moi drodzy, cel jest tego taki, że po prostu to jest ta metoda numer dwa, bo mówiłem właśnie, zanim się z wami jeszcze pożegnałem. Tak mi się skojarzyło z takim filmem, znacie pewnie ten kawał. Dziewczynko, umiesz się żegnać? Umiem. Do widzenia. I tak się z wami pożegnałem, że zapomniałem wam pokazać drugiej wersji tego, czyli właśnie łowienie tutaj ze skałki. Motorówka zaparkowana. Także
rzucone wędki, co będzie, to będzie, no nie będę wam pokazywał wiadomo jak łowię, no chyba, że unikacik siądzie, to wtedy już zobaczycie na koniec. Natomiast to jest właśnie ta metoda, która według mnie jest najlepsza, a najbardziej skuteczna przy przesuwaniu czasu, bo to już takie podsumowanie tego odcinka. Zobaczcie, metoda z motorówką jest fajna, jest spoko, idzie to szybko, trafiacie medala, trafiacie unikata, przesuwacie na następną dobę. Ale jeśli zależy wam jeszcze szybciej, żeby eksplić, no to wiadomo, że łowiąc na 4, w tym przypadku nawet 5 wędek, no będzie to o wiele szybciej szło, niż byście tak rzucali na spławik. Mnie ten spławik nudził, ale to znacie, ja się powtarzam w kółko, w każdym odcinku mówię, że jak mam na motorówce łowić ze spławika, to jestem ciężko chory. Bo dla mnie to wieje nudą, nawet jak coś tam w tyle sobie robiłem, no po prostu nie. Myślałem, że zasnę i nie, ja nie chcę takiej monotonii, nie chcę tego czasu tracić, więc mówię, stawiam wszystko na jedną kartę, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, poszły wędki, poszły konie po betonie, trudno. W najgorszym wypadku pozrywam zestawy, raz się żyje. Ale tak serio, to mamy jedną wędkę rzuconą na unikatową parajbę tutaj na lewo. Widzicie wędka numer jeden, te dwie trzy wędki są właściwie w markery porzucane, ten spławik sobie tak przerzucam i no i zobaczymy. Będę przesuwał też czas i będę robił levelowanie właśnie tą metodą naprzemiennie z rekinami. Czyli jak będę chciał sobie połowić z motorówki, to będę łowił z motorówki rekiny. No według tego, co widzieliście w odcinku, prawda? Więc tutaj już nie ma co się powtarzać. A tutaj levelowanie chcę zdecydowanie zrobić, moi drodzy, w taki sposób z brzegu, nawet jak faktycznie młodą holujemy, bo to widzę, że ta młoda, zobaczcie, to nie jest jakaś tam jakiś problem. Na tych 30-kilogramowych wędkach jakoś ta młoda wychodzi. Myślę, że będzie problem z medalem czy z unikatem. Na razie wszystko oczywiście ładuję do siatki, bo jak widzicie mam tylko 149 kg w siatce, czyli to jest no żenada. Dlatego mnie ta motorówka po prostu znudziła. Unikat nie siadł, sprawdzam, testuję, jeszcze wykres branie z miarę spoko, także po prostu się z tym pobawię i zobaczymy, moi drodzy, co z tego wyjdzie. No tutaj już nie ma co dogadywać, po prostu zobaczycie na końcówce tylko jakby jakiś fajny unikat siadł, ile on po prostu daje expa i tu tylko i wyłącznie oczywiście się skupiamy na exp, na doświadczeniu, a nie na kasie, no bo ta kasa i tak siłą rzeczy płynie i płynie, więc tutaj nie ma co się na kasie skupiać. Wiem, na co będę kasę wydawał, na pewno kupię siatkę, na pewno później wędki ulepszę, wiem, że mi na to starczy, więc no, tu już będzie coś większego. Tu już, no to do, na, może właśnie na do widzenia nam się coś większego trafiło, chociaż niekoniecznie musi to być coś większego, ale zobaczymy. I metoda, słuchajcie, też na arapajmę, zobaczcie. Zobaczcie, jak ładnie. Pompujecie, to jest raz. A dwa, dajecie wędkę na maksa w dół, jak tylko możecie. Oczywiście tak jak ryba wam na to pozwala. No to pewnie będzie zwykła arapajma, ale też no nie zmienia faktu, że moja panika, żeby tu nie łowić, była troszkę przesadzona, bo jak widzicie, no nie, no młoda, okej. Okay. No ale exp chodzi, tak? Widzicie, lepiej co chwilę coś się dzieje, tak? I o, tutaj będzie coś większego dla widza na dobranoc, bym powiedział. Bo jest ciemno, tak. No to teraz się przekonamy, czy my ją wyciągniemy. To na pewno będzie medal. I zobaczcie, jak ta wędka mi się ugina. Ciekawe, czy w ogóle ja ją będę w stanie wyciągnąć. No cóż, no najwyżej to jest, wiecie... Zobaczymy, ile czasu. Już może bez zagadywania was na końcówkę. Sobie po prostu popatrzcie, kto ma ochotę. Zobaczymy i zobaczcie, stosuję oczywiście tą metodę, o której wam mówię, wędka, pompowanie z... Tylko z arapajmą musicie uważać, bo ona też sama w sobie pompuje i jak będziecie pompować, żeby nie było tak, że wam się zwolni... Widzicie, zobaczcie, tak jak teraz, nie? Jak ja bym dał pompowanie, to by mi się akurat zwolniła z haczyka. Arapajma jest dosyć trudną rybą do łowienia. Ta wielka przynajmniej. Więc tu musicie uważać. No i ja już jestem pewien, że będzie to albo unikat, albo medal, albo widzę, jak pompuje, nie? Te duże właśnie tak pompują i to już się ich tak łatwo nie łowi, ale po to mamy skałkę, że możemy sobie, słuchajcie, moi drodzy, po niej trochę pochodzić, lewo, prawo, widzicie, możemy pokombinować i możemy sobie w ten sposób wiele ułatwić, plus do tego te pompowanie właśnie z tym zaciąganiem wędki na sam dół, zobaczcie, daje to coś. To jest tak zwana przeze mnie metoda na arapajmę, tak to nazwałem. Nie zawsze to oczywiście będzie oddawało. Wszystko zależy, jak jest silna ryba.
No tylko mówię, jestem ciekaw, ile mi zajmie wyciągnięcie tego unikata, bo oczywiście, jeżeli teraz możecie. Teraz możecie ocenić, czy ten czas, który na motorówce zamulaliśmy, ale jednak byśmy unikata szybciej wyciągnęli. Mi się wydaje, że na motorówce i tak o wiele więcej czasu spędzałem zamulając. Zresztą widzicie czas gry, tak? Gdzie te brania były no znikome, no to już wolę, nawet jakbym 15 minut miał się pobawić z Arapaimą, gdzie są emocje, to ja wybieram taką opcję. No gorzej, jakbym miał godzinę. No wiadomo, godzinę nie będę jej czasu realnego holować. O, ja mi odjechała tam na środek. Nie chcę poniżej 40 metrów za bardzo przyjść, to tam jest, tak się waha. Ale kombinujemy, pompujemy. No na pewno będzie unikat dla widza na zakończenie odcinka. Wybrałem ryzyk. Sami widzicie, sami możecie w tym momencie ocenić, czy to no jest w miarę spoko. Ja tak jak mówię, ja nie lubię monotonii. Jak ktoś z was oczywiście chce z motorówki łowić sobie na spokojnie, na spławiczek, róbcie to, przecież pokazywałem wam cały początek odcinka, jak to robiłem. Czy to rekiny, czy arapajmy, będziecie mieli święty spokój, na pewno takie sytuacje nie będą miały miejsca, jak teraz u mnie. Natomiast gdzieś, jak ja tak ciągle łowię z tej motorówki, wiecie, ja szukam też trochę wrażeń, trochę wyzwań. Zresztą ktoś z was w komentarzach zasugerował, że jak kończy się seria, to może spróbować zrobić serię z wyzwaniami od widzów, co powiedziałem, że jak najbardziej jestem na to chętny, no wiecie. To jest tylko gra, no nawet jakbym miał, wiecie, no to ja tu ryzykuję w tym momencie. Tak naprawdę ryzykuję czas. Powiedzmy 15 minut czasu realnego, ale czy to jest czas stracony, jakbym miał jej nie złowić? No nie uważam, bo to jest fajna zabawa. Po drugie ryzykuję, że może mi duży unikat siadł i go nie włożę do siatki, no ale exp i tak dostanę, także w najgorszym wypadku po prostu hajsu nie dostanę za to. Więc jakoś nie mówię, na tym hajsie mi specjalnie nie zależy. W najgorszym wypadku, jakbym, nie wiem, wędkę miał popsuć, no ale to raczej się chyba nie stanie. Trochę zużycie sprzętu. O, następne wędki nam też dzwonią. I widzicie, to jest to, że coś się dzieje, nie? A na tej motorówce, no to jest taka nuda. No nie, no myślę, że ją bez problemu wyciągniemy. Nie wiem, holuję ją z 5 minut. Możecie napisać w komentarzach, jak długo waszym zdaniem ją holowałem, bo ja jakby tak tracę rachubę czasu i nawet tutaj się skupiam, bo to wiecie, to jest przy takim łowieniu, to nie ma, że sobie spację wciśniecie i sobie pójdziecie kawę robić, czy herbatę. Widzicie, ta arapaima w każdej chwili może wam się wyhaczyć. Tu naprawdę trzeba operować tą wędką i dostosowywać się. No niby idzie. No może być tak, że to będzie też medal, nie? Też nam da odpowiedź, że jeżeli, kochani, to będzie medal, to ja wam powiem szczerze, boję się unikat. Bo to wcale nie musi być unikat, nie? To może być medal, który tak walczy. Więc zaraz się zresztą o tym przekonacie ze mną. Obstawiam, że raczej powinien być to unikat, bo strasznie ta wędka głupieje. Może mam nadzieję, że będzie to mały unikat, że go wsadzimy jednak do tej siatki. Ale zdziwiłbym się, gdyby to był medal, no bo by się okazało, że bójcie się unikata. Ale to będzie dla was odpowiedź. No słuchajcie, pytacie, jakie mam wędki. No to wszystko mam to, co mogę mieć na 68 przy 69 levelu. Ja nie mam żadnych mocniejszych wędek, no bo nigdy żadnych pakietów nie kupowałem, więc mam dokładnie te same wędki, jakie mogę mieć na tym levelu, jaki po prostu mam. Jak widzicie, podnosimy wędkę, to ta ryba nam odchodzi. Musicie po prostu na maksa, w miarę możliwości, jednak starać się pompować jak najniżej się da. Widzicie? I w ten sposób jesteście w stanie taką dużą arapaimę unikatową, czy też medalową, wyciągnąć. A czy my ją wyciągniemy? Jeszcze nie wiem. No póki co zaczynam wierzyć, że tak. No wiecie, 20 metrów to już nie ma tragedii. Zresztą każdy metr to jest walka ogromna, każdy metr, nie? Ale jak widzicie, da się to zrobić. Pompując, dając nisko. Tylko arapaima, ta unikatowa właśnie tak ma, że ona, widzicie, skacze i musicie bardzo mocno uważać z tym pompowaniem, żeby wam się nie wyhaczyła, bo to jest chwila dosłownie nieuwagi. Sami widzicie po... No, ale się wystraszyłem. Mówię o chwili nieuwagi, a... Dobra, nie możemy jej takiego luzu dawać, to podejdźmy sobie tutaj. Już ją mamy, dobra. Co
co to będzie, moi drodzy. Jednak unikat i na szczęście mały, także dla widza unikat. Gdzie tu się ustawimy? Tu się ustawimy. Słuchajcie, moi drodzy, co ważnego, zobaczcie, 40 tysięcy kasy, 22 tysiące doświadczenia, więc sami chyba widzicie, że to jest po prostu gra warta świeczki. Ja oczywiście w tym momencie to od razu wam mówię, że... miałem branie jeszcze na Paraibie, na pierwszej wędce. W tym momencie, moi drodzy, będę wędki oczywiście zwijał, przesuwał czas i tak sobie troszkę połowię, także w następnym odcinku, pewnie jak będziemy robili jakieś przygotowanie do potwora, czy coś innego jeszcze, to zobaczycie, że troszkę tego expa na pewno mi wybiło. A zobaczcie, z kasą to wygląda bardzo, bardzo fajnie. 535 tysięcy, także nawet jak siatkę będę musiał kupić, a kupię na 70 levelu siatkę, to będzie gites. Teraz już się z wami żegnam na serio, trzymajcie się, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, komentarza, no i widzimy się albo na łowisku, albo w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!